Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Totalna demolka w wykonaniu Manchesteru City. Erling Haaland zdobył 5 goli i był zły na Pepa Guardiolę za to, że zdjął go z boiska, ponieważ mógł jeszcze ustanowić niebywały rekord. FC Porto dzielnie walczyło do samego końca, ale nie dało rady. Natomiast Szymon Marciniak nie ukarał piłkarza za zdjęcie spodenek. Jan Sommer kupił obiecanego dostawczaka pełnego czekoladek. W Boliwii odbyło się spotkanie, w którym doliczono 42 minuty. Cristiano Ronaldo znów się wkurzył na sędziego i został ukarany. Najpewniej Joan Laporta odwoła wspólny obiad z Florentino Perezem. Wiemy, jak ostatecznie będzie wyglądał Mundial w roku 2026, a Włochy swój puchar przenoszą do Arabii Saudyjskiej. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Dzisiaj wiele tematów do omówienia, niektóre takie niespotykane, więc mam nadzieję, że docenicie. Życzę wam udanego dnia, no i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 otrzymujecie bonus do 200% pierwszej wpłaty. Szczegóły macie na dole w opisie tego filmu. 5 goli w jednym meczu to nie lada wyczyn, a co dopiero w fazie pucharowej Champions League. Wczoraj Erling Haaland zrobił to, co Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem, ale nie w 9 minut. Manchester City po remisie w pierwszym meczu wczoraj przed własną publicznością tak naprawdę rywali znokautował, wygrywając 7-0. Oczywiście mogliśmy się spodziewać dominacji gospodarzy, jednakże ona będzie aż tak widoczna? Tego chyba nie. W pierwszej części meczu Erling Haaland skompletował hat-tricka, a pierwsze trafienie było z rzutu karnego. Rzecz w tym, że ten karny to taki wątpliwy. Piłkarz RB Lipsk nie dość, że kompletnie nie widział piłki, stał tyłem do niej, to jeszcze trafiła go z bliskiej odległości. A przecież przy wyskoku nasze ręce automatycznie idą do góry. Arbiter po analizie VAR wskazał na wapno, ale czy faktycznie ten stały fragment gry obywatelom się należał? No, są tutaj spore wątpliwości. Oprócz norweskiego napastnika trafił jeszcze Gündogan, a także Kevin De Bruyne. Guardiola zdecydował się na zmianę Erlinga po nieco ponad godzinie gry, aczkolwiek on z tego faktu nie był zadowolony i powiedział Guardioli, że chciał zostać na boisku, aby zdobyć 6 goli w jednym meczu Champions League, dzięki czemu stałby się samodzielnym rekordzistą, aczkolwiek Hiszpan nakazał mu zejść. Naprawdę wielka szkoda, bo mógł przejść do historii, a tak, kto wie, być może taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy. Norweg stał się trzecim piłkarzem, który w jednym meczu Champions League zdobył 5 goli. Co więcej, w tym sezonie zaliczył już 5 hat-tricków i tym samym wyrównał rekord Harry'ego Kane'a sezonu 2016-2017. I kto wie, być może jeszcze ten rekord pobije. Drugi mecz Champions League, czyli pojedynek FC Porto z Interem, także był emocjonujący, szczególnie w samej końcówce. Porto, które przegrało pierwszy pojedynek, wczoraj do samego końca walczyło o dogrywkę, ale to się nie udało. Osobiście uważam, że naprawdę wielka szkoda, że tej dogrywki nie było, bo oglądając ten cały pojedynek, uważam, że FC Porto na te dodatkowe 30 minut na pewno zasłużyło. Pewne jest to, że mieli niesamowitego pecha, bowiem w jednej akcji najpierw rywal wybił piłkę z linii bramkowej, a potem dwa razy trafili w konstrukcję bramki. Raz w słupek, a po chwili w poprzeczkę. To wszystko wydarzyło się na przestrzeni 10 sekund. Ostatecznie bramek nie zobaczyliśmy i to Inter awansował. W meczu nie brakowało także takich komediowych wydarzeń, jak na przykład Dumfries, który chwycił rywala za spodenki i je zdjął. Szymon Marciniak, który był arbitrem tego meczu, nie pokazał mu żółtej kartki. Na trybunach tej rywalizacji na VIP-owskich loszach mogliśmy zobaczyć dyrektorów FC Barcelony z Joanem Laportą na czele. Zapewne pamiętacie ofiarną interwencję Matthijsa de Ligta w meczu z Paris Saint-Germain. Jan Sommer popełnił błąd i holenderski defensor piłkę wybijał praktycznie z linii bramkowej. Bramkarz w pomeczowym wywiadzie był bardzo wdzięczny swojemu koledze. Do tego stopnia, że powiedział, że pod dom de Ligta podstawi dostawczaka, który będzie wypełniony szwajcarskimi czekoladkami. Skoro o tym mówię, to pewnie już się domyślacie, że Sommer danego słowa dotrzymał. Faktycznie kupił całego dostawczaka czekoladek, ale one nie trafiły do de Ligta, a do organizacji charytatywnej. Ona ma pod sobą kilkadziesiąt klinik i właśnie tam te czekoladki trafią. Bardzo fajna sprawa, super, że udało się to przekuć w coś naprawdę dobrego. 132 minuty, dokładnie tyle trwał pojedynek w Boliwii, który zgodnie z zasadami gry powinien zakończyć się oczywiście po 90 minutach. Wynik meczu pomiędzy Atletico Palma Flor a Klub Blooming to 3-2, więc taki normalny. Aczkolwiek to, co działo się na boisku, na pewno normalne nie było. Murawa nie nadawała się do rozgrywania jakiegokolwiek meczu, padał ulewny deszcz, a zachowania piłki w jakikolwiek sposób nie dało się przewidzieć. Woda stała na murawie, nie odpływała, po prostu nie dało się grać. Arbiter
Inter mecz powinien zawiesić i przełożyć na inny termin, aczkolwiek on ten mecz bardzo często przerywał i jakimś cudem doliczył 42 minuty. Co więcej, to gospodarze gola dającego zwycięstwo zdobyli w 38 minucie doliczonego czasu gry. Choć brzmi to naprawdę kuriozalnie, to tak faktycznie było. Boliwijski Związek Piłki Nożnej natychmiast zareagował na te wydarzenia. Cały sztab sędziowski, od arbitra głównego przez bocznych, technicznego aż do warowców, został natychmiast zawieszony na czas nieokreślony. Głównym powodem takiej decyzji jest nieprzerwanie spotkania, które odbywało się w nie dających do gry warunkach, a także decyzja o niewytłumaczalnym doliczeniu 42 minut do drugiej części meczu. Cristiano Ronaldo i jego Al Nassr zmierzyło się z Abha w ćwierćfinale Pucharu Króla. Co niesamowite, to pierwsza bramka w tym meczu padła w 10 sekundzie, a zdobywcą bramki nie był Ronaldo, aczkolwiek cieszył się z trafienia kolegi. Sam Portugalczyk także w notesie sędziego się zapisał, ale nie z tego powodu, że zdobył bramkę, bo przez 90 minut tego mu się nie udało zrobić, ale z powodu jego słabego zachowania. Pod koniec pierwszej części meczu rywale stracili piłkę i gdy CR7 ruszył z kontrą, to arbiter zakończył połowę. Ten w złości chwycił piłkę i wykopał ją przed siebie, po czym gestykulował w kierunku sędziego. On za to zachowanie oczywiście ukarał go żółtym kartonikiem. Ostatecznie Al Nassr pokonało rywali 3-1 i awansowało do półfinału, a tam czeka już na nich Al Wahdat. Choć początkowo Real Madryt odmówił wystąpienia przeciwko FC Barcelonie w związku z aferą korupcyjną, to jednak zmienił zdanie. Wydano komunikat, w którym napisano, że Real Madryt zapoznał się z zaistniałą sytuacją i jest nią poważnie zaniepokojony, szczególnie po przeanalizowaniu oskarżeń prokuratury. Wyrazili wsparcie hiszpańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Ale co ważne, to w komunikacie wyróżniają byłych dyrektorów sportowych Blaugrany i oskarżenia, jakie są w ich kierunku stawiane. 19 marca odbędzie się kolejne El Clasico, czyli pojedynek FC Barcelony z Realem Madryt. A przed każdym meczem tych klubów władze spotykały się na wspólnym obiedzie. Media mówią jednak, że teraz takiego nie będzie z powodu wystąpienia Florentino Pereza przeciwko FC Barcelonie. To Joan Laporta powinien zapraszać, bo to on w tym momencie będzie gospodarzem, ale tego zaproszenia chyba nie będzie. FIFA na ostatnim 73. kongresie ostatecznie zadecydowała, jak będzie wyglądał Mundial w roku 2026, rozgrywany w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Ustalono, że udział w nim weźmie 48 reprezentacji. Dodatkowo, choć wstępnie planowano inaczej, to zostaną utrzymane 4-zespołowe grupy. Z każdej z 12 grup awans do 1/16 wywalczą 2 najlepsze reprezentacje, a także 8 najlepszych reprezentacji, które zajęły 3. pozycję w grupie. To nie jest koniec zmian, ponieważ FIFA przewidziała je także w klubowych mistrzostwach świata. Od kolejnego roku będą one wyglądały inaczej niż obecnie. Będą w nich uczestniczyły 32 kluby. Udział w turnieju rozgrywanym w roku 2025 zapewniła już sobie Chelsea, która wygrała Champions League w sezonie 2020-2021, a także Real Madryt za wygranie ubiegłorocznej edycji. Kolejne pozycje zostaną przyznane za wygranie Champions League w kolejnych latach. Co dla nas ważne, to Europa ma posiadać aż 12 z 32 miejsc, a cały turniej rozgrywany będzie latem. To nie są jedyne zmiany, bowiem je zapowiada także prezes Serie A. Superpuchar Włoch jest rozgrywany od 1989 roku i od tego czasu nie zmieniono w nim kompletnie nic. Teraz śmiało możemy powiedzieć o rewolucji, ponieważ Superpuchar będzie rozgrywany poza granicami Włoch, w Arabii Saudyjskiej. Ciekawie, co mogło ich do tego przekonać. Druga zmiana dotyczy rozgrywania 4 meczów, a nie tylko tego jednego finałowego. Teraz o Superpuchar Włoch powalczą finaliści Pucharu Włoch, a także dwie pierwsze drużyny z tabeli. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Champions League Napoli rozegra rewanżowe spotkanie z Eintrachtem Frankfurt. Pierwszy mecz zakończył się wygraną włoskiej ekipy 2-0. Oczywiście będziemy także świadkami hitowego meczu, czyli Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi ekipami to wygrana 5-2 drużyny Carlo Ancelottiego. Myślę, że ten pojedynek zakończy się minimalną wygraną gospodarzy, którzy będą chcieli udowodnić dominację przed własną publicznością. W ramach innych europejskich pucharów, a dokładnie Ligi Konferencji Europy, Başakşehir zagra z Gent. Natomiast w Premier League Brighton kontra Crystal Palace, a Southampton powalczy z Brentford. Na dziś to koniec, dziękuję, że oglądaliście do samego końca i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!